jeżeli do podwyżek dojdzie i nie będziemy na to mieli żadnego wpływu, to chcę tutaj zadeklarować, że od 1 września przeznaczę 2000 zł miesięcznie właśnie z pieniędzy, które będę dostawał wyższych, na stypendia dla młodzieży powiatu szczecineckiego. Chcę ufundować 4 stypendia po 500 zł. Chciałbym stworzyć kapitułę i chciałem Państwu zaproponować, tak jak tutaj jesteście, wszystkim dziennikarzom, którzy reprezentują lokalne media i regionalne, abyście weszli w skład takiej kapituły. Ja bym nie chciał nic z tym, że tak powiem, przyznawaniem pieniędzy mieć wspólnego, poza tym, że będą one oczywiście przekazywane z mojego konta. Stworzymy, jeżeli Państwo się zgodzicie, stworzymy wspólnie nie tylko kapitułę, ale pewien regulamin przyznawania tych pieniędzy i chciałbym utrzymać to do końca kadencji Sejmu. Te stypendia byłyby na rok czasu, do końca kadencji Sejmu, a potem co będzie, to się okaże, do końca kadencji Sejmu lub do końca mojej, że tak powiem, działalności w Sejmie, gdyby ona miała się w jakiś sposób, co zawsze może się zdarzyć, skończyć przed końcem kadencji.